Kamil, co prawda dzisiaj piątek 13, ale z pewnością nie jest to pechowy dzień dla pasów ani dla kibiców Krakowi. Szybko napoczęliście to spotkanie. Bramka w 9 minucie chyba dodała Wam wiatru w żagle na resztę spotkania. No tak, bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie. Strzeliliśmy bramkę na 1-0, później na 2. I można powiedzieć, że w pełni kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca, także z tego się cieszymy. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, cały bardzo dobry mecz. Nie tak, że gdzieś mieliśmy słabsze momenty, tylko konsekwentnie od początku do końca graliśmy to, co chcieliśmy. No właśnie, tak jak powiedziałeś, od początku dobrze weszliście w ten mecz. Z minuty na minutę tak naprawdę wyglądało to coraz lepiej. Wygrywaliście praktycznie wszystkie pojedynki główkowe, oddaliście więcej strzałów, mieliście większe posiadanie. Powiem może trochę żartobliwie, ale totalna dominacja na boisku to był cel, który Wam dzisiaj przyświecał, bo został on na pewno zrealizowany. No tak, no jakby statystyki, nawet nie widziałem statystyk, ale z boiska to wyglądało pewnie, znaczy wyglądało to na pełną dominację i pewnie w statystykach tak samo to było. Także z tego się bardzo cieszymy, bo szkoda, że w przedostatnim meczu, ale to jest bardzo dobry jakby prognostyk na ten ostatni mecz i na to, co w przyszłym sezonie. Tak naprawdę dzięki Twojej bramce mogliśmy oglądać dzisiaj fantastyczną inicjatywę, czyli Teddy Bear Game. Co o niej powiesz? Co powiesz o akcji? No tak jak mówisz, fantastyczna jakby akcja, bo te pluszaki się przydadzą i jakby komuś sprawią radość, także takie, im więcej takich akcji i się cieszę. To był ostatni mecz w tym sezonie przy Kałuży. Jak byś podsumował krótko ten sezon? Kurczę, wydaje mi się, że zobaczymy, jak się skończy. Jak zobaczymy, jak się skończy po tym ostatnim meczu. Jak się skończy tak, jak będziemy chcieli, czyli na szóstym miejscu, no to myślę, że na plus możemy podsumować ten sezon. Ale jakby może nie, że liczyliśmy na więcej, ale jakby ambicje nasze były trochę większe. Ale no nic, mówię. Jak skończymy na szóstym, to myślę, że ten sezon możemy zaliczyć do udanych.